To nie usprawiedliwia opuszczenia posterunku. Rozkazałeś ich zastrzelić. Armia Czerwona wie, jak postępować z przyjaciółmi. Rozkazałem zastrzelić wielu ludzi. O kim konkretnie? Jestem pułkownik Czurkin. Przejmuję dowodzenie. Lwie Abramowiczu Cakowiczu, uznano was winnym zdrady stanu. Karą za to jest śmierć. Lew Abramowicz Isakowicz. Blać, sukinsyn! To ja aż z Moskwy przybywam na to zadupie, a wy tak witacie swego dawnego dowódcę. Czego ode mnie chcecie, pułkowniku? Chciałem coś wam pokazać. Poznajecie? Tego, co tam napisaliście, spokojnie starczy na kilka wyroków śmierci. Ale nim do tego dojdzie, towarzysz, chciałbym poznać prawdę. Nadszedł czas, aby wypchnąć faszystów ze Stalingradu, towarzyszy! Lejtnant Isakowicz, poprowadzicie szturm! Znad nabrzeża ruszycie na plac. Gdy go oczyścicie, przyślemy posiłki, bo z pewnością będą na was czekać szwabscy pancerni. Hitlerowcy dobrze się okopali, ale radziecki duch bojowy zwycięży, a fala naszych żołnierzy zaleje wroga. Nie przejmujcie się drobnymi stratami w ludziach. Wybić hitlerowców! Bez cienia litości! Jesteście armią Związku Radzieckiego! Ani kroku wstecz! Odwrót! Odwrót! Rozkazu towarzysza Stalina? Wycofujący się są zdrajcami ojczyzny! Zawracajcie i walczcie! Agoń! Ostrzegaliśmy ich! Atakować! Bitte, bitte! Gnade zeigen! Bitte!
Ta młoda dama to Ania Zielińska. Tak. Stalingrad. Pamiętam, że ci Niemcy chcieli się poddać i... Tamtego dnia odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo. Wspaniałe? Powiedzcie mi, towarzyście. Gdzie się podziała wiara w naszą sprawę? Gdy się poznaliśmy, raczej wam jej nie brakowało. Wierzyłem w swoich braci. I nigdy nie przestałem. Jestem pułkownik Czurkin z NKWD. Major Borodin został zwolniony ze służby za swą niekompetencję i teraz ja tu dowodzę. Towarzyści, faszyści są o krok od nas. Nasza linia frontu się kurczy. Znowu! Nie mamy już siły liczebnej ani zasobów, aby na tej pozycji stawić Niemcom opór. Towarzyści pułkownik, musimy spowolnić wroga. Trzeba dać cywilom czas na ucieczkę. Poruczniku? Isakowicz, Lew Abramowicz, towarzyści pułkownik. Tak, poruczniku, musimy zyskać czas. Nie tylko dla cywilów, ale dla samej Moskwy. Nie wolno nam dopuścić, aby to hitlerowskie ścierbo zdobyło nasze zapasy. Czego nie załadujemy do pociągu, trzeba zniszczyć. Towarzysz lejtynant Isakowicz, w trakcie, gdy nasi ludzie załadowują pociąg, wasza jednostka przeprowadzi ewakuację i zniszczy wszystkie pozostałe obiekty o znaczeniu wojskowym. Najpierw zatrzymacie wroga, co pozwoli nam ewakuować ciężarówki z zaopatrzeniem. Gdy już odjadą, zwabicie faszystów do miasteczka. Nasi saperzy podłożyli tam już ładunki. Zniszczcie wszystko, co mogłoby się Niemcom przydać, a następnie wycofajcie się na stację. Musicie ochraniać pociąg do czasu odjazdu. Potem ewakuujcie się do punktu zbornego na drugim brzegu rzeki. Lejtnant Isakowicz, jesteście gotowi do wykonania rozkazów? Za Rodinu! Za ojczyznę! Wciąż widzę te ich zdumione twarze. Poświęciliśmy garstkę, aby ocalić miasto. Tamtego dnia wykazaliście się odwagą, towarzyść. Porzucenie swego oddziału to przejaw olbrzymiej odwagi? Tak! Zwyciężyliśmy! Stawiliśmy czoła wrogowi nie do zatrzymania. Zrobiliśmy co trzeba, aby nie pozwolić Niemcom na zdobycie Moskwy. Dowiedliście, że jesteście gotowi na wyzwanie, jakie czekało was pod Mceńskiem. To, czego żądano od nas pod Mceńskiem, było niewykonalne. Piechota zbliża się do wzniesienia, jest ich dużo. Dysponujemy ograniczonym uzbrojeniem, ale musimy utrzymać te trzy pozycje. Wkrótce dotrą do nas kolejne Maksimy. Ale na razie musicie polegać na poborowych i dobrej osłonie. Gdy tylko nadarzy się okazja, przeprowadzimy natarcie i zabezpieczymy drogi do Mceńska. Dzięki temu zwycięstwu przerwaliśmy marsz hitlerowców. Zatrzymaliśmy ich, opóźniliśmy. Zmusiliśmy do stawienia czoła srogiej zimie. Ale jakim kosztem? Zawsze z łatwością poświęcaliście naszych dzielnych braci.
Ich życie naprawdę tak mało dla was znaczyło? Nie mogłem się zadręczać z powodu każdego żołnierza, którego posłałem na śmierć. Wiedzieli, o co toczy się gra, i to dzięki ich męstwu zyskaliśmy niezbędny czas. Towarzyści, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie. Odmrażamy sobie tu jaja. Ale przecież hitlerowcy również. Wykorzystamy przewagę, jaką daje nam pogoda, i wypędzimy szkopów z okolic Moskwy. Wycofali się na pozycje obronne gdzieś tutaj. Nasi zwiadowcy zajmą pozycję tutaj. Spotkacie się z nimi i udzielicie wsparcia, podkładając ładunki. Nie ma nas wielu, towarzyści. Nie dajcie się zimnu, ani drogowi. Generał Mróz pomógł nam pod Moskwą tylko dlatego, że w ręce wpadło mu więcej Niemców niż Rosjan. Nie! To dzięki męstwu i poświęceniu Armii Czerwonej. Dzięki ludziom, którzy przelali krew, aby spowolnić wroga. Gdybyśmy nie walczyli tak zażarcie, zanim nadeszły śniegi, naziści grzaliby się w ogniu płonącej Moskwy. Każde drogo okupione zwycięstwo było cenną lekcją, towarzyści. Przekonaliśmy się, że Niemców można pokonać. To właśnie dało naszym żołnierzom motywację do tak zażartej walki w Stalingradzie. W Stalingradzie motywację dał rozkaz numer 227. Żołnierze nie mieli wyboru. Walka lub śmierć. Nie ma odwrotu! Ani kroku wstecz! Na mocy rozkazu 227 każdy, kto spróbuje się wycofać, zostanie zastrzelony jako tchórz i zdrajca! Może nieprzyjaciel oszczędzi kulę i zaczeka, aż sami się wystrzelamy. Ale dość żartów, towarzyści. To jedyne wyjście. Jeśli mamy dożyć jutra, musimy zaatakować. Rozumiemy, towarzyści lejtnant. Zostaniemy z wami do końca. Wielkiego wyboru nie mamy. Towarzyści, musimy odzyskać swoją ojczyznę. Jedyna otwarta droga wiedzie naprzód, ku zwycięstwu. Utrzymamy obszar w pobliżu fabryki, a potem przebijemy się przez miasto w kierunku pozycji Niemców. Musimy uważać na ataki z flanki. Bądźcie gotowi poprowadzić kontrnatarcie, gdy nadarzy się okazja. Faszystowscy jeńcy donieśli nam, że niemieckie dywizje pancerne planują przypuścić atak. Jak przyjdzie co do czego, postaram się zapewnić wam wsparcie. To właśnie w Stalingradzie dotarło do mnie, że zaczynacie tracić zdolność dowodzenia. Dlaczego? Bo nie posłałem oddziału na śmierć? Bo walczyłem z nimi ramię w ramię? Dostaliście rozkaz! Wszyscy dostaliśmy! Dobry oficer wykonuje rozkazy, nie podważa ich! Stalingrad jest na wyciągnięcie ręki, towarzysz kapitan. Lecz potrzebne nam informacje o ruchach pobliskich dywizji pancernych. Gdzieś w tym rejonie musiała stać kwatera główna. Ale snajperzy trzymają nas na dystans. Zapewne chcą nas opóźnić, aby ich dywizje pancerne mogły przygotować kontrnatarcie. Macie oczyścić teren ze snajperów, a potem zdobyć dane wywiadowcze. Do ich kolejnego ataku zostało niewiele czasu. Zbieramy wszystko, panowie! Uciekać! Wszyscy na zewnątrz!
Towarzysz kapitan, nie ruszajcie się, wyciągnę was! O nie! Zostaw mnie, Yuri! Ale... Jestem przygnieciony. Afryce będą tu lada moment. Czekajcie. To rozkaz! Towarzysz kapitan? Yuri? Kazałem ci wracać do bazy. Tak toczna. Ale nie kazał mi pan w niej zostać. Sprowadziłem pomoc. Major Poliwanow wyraził na to zgodę? Major był zajęty, towarzyszu kapitanie. Wykazaliśmy się inicjatywą, a teraz trzeba zdjąć z pana ten budynek. Gdzie byliście, szeregowy? Broniliśmy dzielnego radzieckiego oficera przed pojmaniem, towarzyszu majorze. To nie usprawiedliwia opuszczenia posterunku. Resztę tych żołnierzy rano rozstrzelać. Na oczach całego batalionu. Nie powinniście zabierać głosu, towarzysz kapitan. Nie mieliście z tym nic wspólnego. Prawda? Obawiam się, że ten kapitan ma zły wpływ na żołnierzy. Wsadźcie go do najbliższego pociągu do Moskwy. Miałem dużo czasu na rozmyślanie o tym, co ci żołnierze dla mnie zrobili. I ocenię, jaką przyszło im zapłacić za męstwo. A tak, wasz długi pobyt w szpitalu. Chyba niezwykle pouczający z uwagi na towarzystwo sierżanta Pożarskiego. Sierżant Pożarski to był prawdziwy oryginał. W takiej kampanii czas mijał szybko. Głowa do góry, przyjacielu. Co to za smutna mina? Przecież żyjesz. Musimy to uczcić i wznieść toast za tych towarzyszy, którzy nie mogą tego zrobić. Jak mam świętować po tym, co widziałem? To pij, żeby zapomnieć. Na mnie działa. Tak. Każdej nocy, gdy zamykam oczy, wracam do Stalingradu. W Stalingradzie przynajmniej mieliście co jeść. Leningrad był całkiem odcięty. Niemcy głodzili miasto przez ponad rok. Wiesz, co takie męki robią z ludźmi? Zmieniają ich w zwierzęta, które zrobią wszystko, aby przetrwać. Wszystko! Ale przetrwaliśmy. Naprzód, towarzyści! Do boju! Załatwić ich! Od roku dotarliśmy na drugi brzeg rzeki. Teraz musimy zająć niemiecką kwaterę główną w mieście Schlisselburg. Gdy tego dokonamy, musimy ją utrzymać i wykurzyć te szwabskie sabaki. Przy odrobinie szczęścia może dołączymy do naszych braci na wschodzie. Wsparcie pancerne jest już w drodze. Za pomocą tych oddziałów zniszczcie garnizony oraz czołgi wroga. Połączyliśmy się z frontem leningradzkim, ale nie zanosiło się na koniec walk. Wciąż trzeba było usunąć grupki szkopów. Bili się jak osaczone szczury. Brawo, towarzyści! Zlikwidowaliście tygrysy. Musimy skorzystać z nadarzającej się okazji. Dowództwo chce, byśmy przejęli taką bestię i zawieźli ją do kwatery głównej. Chcą ją zbadać i znaleźć słabe punkty. Nieprzyjaciel zajął pozycję we wsi. Z całą pewnością mu się to nie spodoba. Spróbuje odbić naszą zdobycz, a może nawet ją zniszczyć. Posiłki od dowództwa są w drodze, więc na razie mamy przejąć tygrysa, naprawić go, a potem odtransportować do bazy.
Zrozumcie, towarzyści, taka okazja nie może nam się wymknąć. Zdobędziemy tego tygrysa. To właśnie dzięki opowieściom Pożarskiego zacząłem rozważać pisarstwo. Chcieliście, aby moje słowa inspirowały żołnierzy, ale w tym, co widziałem, ciężko było znaleźć jakąkolwiek inspirację poza odwagą naszych braci. Czy dziennikarz naprawdę ma gorzej niż żołnierz? Ma... zupełnie inaczej. A myślałem, że gorzej już nie będzie. Bez rozpoznania nasze zadanie jest praktycznie niewykonalne. Nie wiemy, gdzie są te sztukasy i nie mamy łączności z dowództwem. Jeśli nie ruszymy naprzód, mają nas jak na patelni. Możemy zaryzykować i spróbować odzyskać łączność za pomocą miejscowej wieży. Tak czy inaczej, będziemy musieli przebić się przez niemieckie umocnienia, które bronią miasta gdzieś tutaj i tutaj. Gdy już będziemy w mieście, musimy zniszczyć dwie niemieckie twierdze. Teraz już nie ma odwrotu, towarzyści. Lublin to ostatnia niemiecka twierdza pomiędzy nami a Wisłą. Gdy go zajmiemy, drogę do Warszawy mamy otwartą. Nasz główny cel stanowi niemiecka kwatera główna, tutaj na zamku w Lublinie. Według partyzantów znajdują się tam również radzieccy więźniowie. Oczywiście, dotarcie do zamku to nie będzie łatwizna. Nieprzyjaciel rozmieścił swoje siły w całym mieście. W centrum natkniecie się na piechotę i broń zespołową. Tych pól strzegą pancerni, a na północnym wschodzie rozstawiono artylerię. Gdy już zabezpieczycie przedmieścia, otrzymacie dostęp do dział pancernych ISU-152. Z ich pomocą przebijecie się przez bramę zamku i uwolnicie naszych braci z więzienia. Majdanek. Po tym, co zobaczyłem w Majdanku, upiłem się i nie trzeźwiałem przez kilka dni. Zgadza się, nie było już z was pożytku. Pożytku? Czy wy w ogóle wiecie, jak się czułem, patrząc na to wszystko? Pomijam już całą resztę. Po lekturze waszych notatników sądzę, że wiem. Lecz wojnę trzeba było wygrać. Owszem, trzeba było. A czy sposób miał dla was jakiekolwiek znaczenie? Zrobiliśmy, co konieczne. Ja zrobiłem, co konieczne. Dlatego wysłałem do was sierżanta Pożarskiego. Sądziłem, że powinniście zobaczyć, jak postępuje prawdziwy radziecki oficer. Towarzyszu Isakowicz, przedstawiam wam naszych polskich towarzyszy. No, nie do końca towarzyszy. Ta młoda dama to Ania Zielińska. Ania wie, gdzie znajduje się informator. Polacy spróbują go przekonać, żeby z nami wrócił. Ty udasz się z nimi. Chłopaki i ja mamy inne zadanie. Spotkamy się tutaj. Nie będę na ciebie czekać, dziennikarzu. Jeśli nam zagrozisz, osobiście cię zabiję. Informator jest w tym obozie. Moi ludzie odkryli niemieckich oficerów tutaj, tutaj i tutaj. Musimy ich zlikwidować, zanim możliwa będzie ewakuacja informatora. Żaden z oficerów nie może się wymknąć, bo inaczej trzeba będzie przerwać misję. Gdy Niemcy będą zajęci, kilkoro z nas wpadnie do obozu i znajdzie informatora. Jak już będzie w naszych rękach, wycofamy się i spotkamy z Pożarskim i jego ludźmi. Pożarski, masz tutaj informatora. Obiecał, że będzie z tobą gadał. A gdzie obiecane zapasy? Potrzebujemy ich w Warszawie. Tutaj, moja droga. Wszystko, czego chciałaś, a nawet więcej. Armia Czerwona wie, jak postępować z przyjaciółmi. Pożarski, coś ty zrobił, na miłość boską! Ci Polacy to złodzieje i kapitalistyczne świnie. Po wykurzeniu Niemców zaczęliby atakować nas. A wojna przecież i tak już trwa za długo, prawda? Bez urazy. Tak, na ostatnią chwilę, poroczniku? Majdanek?
Partyzanci? Morderstwo? Takie coś chcecie wysłać? Tak, ludzie muszą się o tym dowiedzieć. Wasze słowa mają dawać im siłę, a nie wpędzać w rozpacz. Wiecie, jaką to szkodę może wyrządzić działaniom wojennym? Szkodę wyrządza udawanie, że nic takiego nie miało miejsca. Te słowa nie opuszczą tego pokoju. Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Trochę się pogubiliście. Zmiana otoczenia dobrze wam zrobi. Zgłoście się do pułkownika Saitowa w 8 Armii Gwardii. Przydzielacie mnie do batalionu karnego? To wyrok śmierci. Ich historię opowiedzcie poruczniku. Póki jeszcze możecie. Towarzyści, reszta Armii Czerwonej przemieszcza się w kierunku Odry i Niemiec. Nam przypadł w udziale zaszczyt wyplenienia z miasta szwabskiego robactwa. A zalęgło się głęboko. Musimy zająć zewnętrzne reduty, a potem przedrzeć się przez miasto aż do samej twierdzy. Jednak oddziały pancerne mogą ruszyć dopiero, gdy zniszczymy działa przeciwpancerne na murach. W trakcie, gdy będziemy przebijać się przez mur, nasze lotnictwo przeprowadzi rozpoznanie. Następnie piechota i pancerni wedrą się przez wyłom. Gdy już pokonamy zewnętrzne umocnienia, ruszymy przez miasto i zabezpieczymy pozycje na placu i w ratuszu. I w końcu osaczymy te szczury w cytadeli. Trzymać ogień! Równie dobrze możemy zawołać szkopów i powiedzieć im, gdzie jesteśmy. Nie możemy dalej ganiać ich po lesie. Trzeba zmienić taktykę. Niedobitki niemieckiej 9 Armii będą chciały przebić się przez nasze linie i połączyć siły z 12 Armią. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego trzeba ich odciąć. Waszym pierwszym zadaniem jest zabezpieczenie drogi do Halbe. Gdy już utworzycie linię zaopatrzenia, ruszycie przez okoliczne lasy i otoczycie miasto. Niemcy się tam umocnili. Czekają tylko na szansę, żeby się przebić. Nie pozwolimy im na to, towarzysi. Pamiętajcie, co uczynili z naszą ojczyzną, z naszymi rodakami. Nie okażemy faszystom cienia litości. Umierali tysiącami tylko po to, by móc poddać się Amerykanom. Jednak generałom zależało tylko na wyścigu do Berlina. Przez osobiste ambicje niepotrzebnie ginęli ludzie. Ambicje? Pewnie tak. Jednak trzeba było dotrzeć do Berlina przed Brytyjczykami i Amerykanami. Przyszłość Związku Radzieckiego zależała od tego, czy Niemcy poddadzą się nam, czy naszym sojusznikom. Berlin. Ostatni bastion hitlerowców, w których nie zgasła jeszcze chęć do walki. 4 lata pełne okrucieństw. Długa, krwawa droga, ale to była ich ojczyzna. Wiedzieliśmy, że będą bić się do końca. Ostateczne zwycięstwo nie przyszło łatwo. Zanim zajmiemy Reichstag, musimy zająć się fanatykami w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tutaj. Sądzimy, że Niemcy przechowują w środku amunicję. Na pewno dobrze ją spożytkujemy. Po zabezpieczeniu obiektu ruszymy do budynku opery, gdzie umocniła się znaczna grupa wrogów. Gdy już go zajmiemy, przebijemy się przez mocno ufortyfikowany rynek i przypuścimy szturm na ostatnią linię obrony przed samym Reichstagiem. Towarzysi, ofiary są konieczne, nie wolno wam tracić ducha. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Gdy zdobędziemy Reichstag, ostatecznie zdusimy resztki niemieckiego morale. Na dachu powiewać będzie radziecka flaga. Miliony zginęły, aby zatknąć tę flagę.
Lecz jak na ironię, odkąd Hitler doszedł do władzy, Reichstag stał pusty. Tyle mogił dla jednego zdjęcia. Chciałem jakoś pogodzić się z tym, czego doświadczyłem. Lecz każdej nocy w głowie miałem mętlik, nie mogłem spać. Przez cały rok. Wiedziałem, co muszę robić. Aby oddać cześć tym ludziom, tym żołnierzom, trzeba było ujawnić prawdę. Więc spróbowałem zbiec. Gdy dowiedziałem się o waszej zdradzie, osobiście podpisałem nakaz wysłania was do gułagu. Ktoś kiedyś napisał, że prawda to zawsze pierwsza ofiara wojny. W tym notatniku jest sama prawda, towarzysz. O wszystkich, którzy tak zażarcie walczyli. O ich bohaterstwie. Wszystko jest na tych kartach. Nasze zwycięstwo dało początek kolejnej tyranii. Ja już dawno pogodziłem się z prawdą. Jeśli to znaczy, że mam zginąć, trudno, widać, tak być musi. Kto wiatr sieje, zbiera burzę, towariść. Lwie Abramowiczu Isakowiczu, uznano was winnym zdrady stanu. Karą za to jest śmierć. Jakieś ostatnie słowa? Lepiej już idźcie, towarzysz. Towarzysz Isakowicz, choć dostałem notatnik tuż po waszym aresztowaniu, nawet do niego nie zajrzałem. Do czasu, aż dowiedziałem się, że nie przetrwam kolejnej z czystek towarzysza Stalina. Całe życie służyłem ojczyźnie i została mi jeszcze tylko jedna ostatnia powinność. Zasłużyłem na kulkę. Mogę jednak sobie ją wybrać. I chyba wybiorę waszą. Historię naszych dzielnych żołnierzy trzeba opowiedzieć.